Lecimy z tematem. Pierwsza kropla kleju poleciała, czyli mamy optymalną temperaturę. Zmiana małej koncepcji. Z racji, że miernik stoi tak i żeby nic z przewodów nie dotykało podłoża. To sobie to zaczepimy tu. Najpierw sobie damy za szpilkę. Wciśniemy sobie przewód tam i dociśniemy klejem na ciepło. Ulubione narzędzie wszystkich, co robią DIY. Tutaj sobie to zabezpieczymy tak samo klejem. Obficie. Bardzo obficie. Ktoś powie, że nieprofesjonalnie, no ale to nie jest na sprzedaż, tylko dla mnie. Nie jeden taki projekt już był robiony i do dzisiaj się nie wypalił. Czyli założenia były dobre, że ciepły klej spokojnie wystarczy. I teraz tak. Tu mamy. Tu jeszcze od środka nawalimy. Dlatego poczekam, aż będzie naprawdę ciepły. Dzięki czemu wszędzie tutaj to przewiążemy. Także jakby się przewrócił na metalową powierzchnię miernik, to nigdzie nic nie dotknie. Wszystko sobie ładnie zawalimy. I jest spoko. Tu jeszcze sobie poprawimy troszeczkę, żeby przewód był dodatkowo dosztywniony. I teraz tak. Wyłączymy sobie na listwie, przez co już nasz element grzewczy nie grzeje aż tak. Będziemy mieli troszeczkę gęściejszy klej za chwilę. Ale to dopiero będzie za chwilę. I tutaj nałożę po prostu, żeby było po górze więcej i na terminalach więcej. No to się i tak troszkę rozpłynie, ale już nie aż tyle. DIY bez 5 kg, bez jednego sztyftu kleju, to nie jest DIY. Ok, teraz trochę zostawimy, żeby to się wykapało. Tu mamy ładnie nawalone. Tu już mamy przewody zrobione. No, tylko dotkłem. Więc jednak muszę to zostawić, żeby się odstało, choć mam taki dziwny pomysł. Tu mam takie coś i to sobie damy tak, że nawet jakby się chciało coś jeszcze przykleić, jak na przykład to nam nie za bardzo się będzie chciało kleić. Okej. Tu będę musiał jeszcze dołożyć, bo za ciepłe to jest i spływa, jak widać. Więc musimy jeszcze troszeczkę dołożyć na terminale, które mają być na pewno zabezpieczone. A klej się już robi gęsty, więc już nie będzie miał taką tendencję do spływania. Tutaj tak samo sobie damy. Bo to jest najbardziej wystające elementy. Zazwyczaj najbardziej wystające elementy są najbardziej narażone na to, żeby gdzieś zrobić zworę. To ściągniemy. Widać, że szpilki są ładnie schowane. I o to nam chodziło. Więc to musi niestety sobie odstać. A ja tutaj troszeczkę posprzątam i lecimy za chwilę dalej. Troszkę posprzątany, to jeszcze stygnie, ale w międzyczasie możemy sobie zrobić już zakucie, czyli sobie poskładamy to. Jedynie tak. Zauważam, że najlepiej w tych złączkach to działa, że po prostu kręcimy i wtedy nam się otwiera miejsce
No, fajnie jakby było coś widać z tego, co robię. No ale akurat śrubokręt nie pomaga. Troszeczkę za chudy. Ale siła razy gwałt mamy. I tak samo w wagosie robimy. Wago, tylko że jest doczołowo. I jest ok. Się zastanawiam, czy tutaj po prostu to jakoś trytką nie spiąć. Tak, żeby tutaj było to jakoś razem. Mamy stosik, trytek do ponownego użytku. I sobie zrobimy z tego pożytek tutaj. Zrobimy sobie tak samo na kilka razy. Powinno wystarczyć. Może jeszcze raz wystarczy. No wystarczy. No i sobie to tutaj ściśniemy. Przepraszam, że jak nie będzie za bardzo widać. Zawsze się staram, że zanim słońce tutaj wyjdzie, ale mamy bardzo słoneczną pogodę, co cieszy. Więc nie ma co marudzić, że słońce wyszło. I oto tym sposobem mamy zabezpieczony przewód przed wyszarpnięciem, bo jednak to jest tutaj najsłabsze ogniwo, a nie chcemy mieć zwory, więc jest ok. To sobie zaraz obetniemy. Pyk. To nam zaczyna zastygać, jak widać, się zaczyna białe robić. Więc obstawiam, że mogę już tutaj postawić, bo chcę zrobić test. A mianowicie test ma polegać na tym, że sobie zasilimy to najpierw z zasilacza tutaj. Więc mam złączkę XT60. Jakby się ktoś zastanawiał, gdzie jest plus, a gdzie minus, też się zastanawiałem. Tutaj jest napisane, znaczy odlany plus, z drugiej strony jest odlany minus. Tak samo jest tutaj, z plus do minusa, nie idzie się za bardzo pomylić. Mam jeszcze tutaj zatyczki, no to później jeszcze sobie spróbuję do zatyczki znaleźć jakieś. Ok, 31 V na moją potrzebę za dużo, 24, może być od 1 V. I tak, złapiemy sobie za plus, złapiemy sobie za minus, tak się upewnię, że nie ma zwory. Damy sobie trochę prąd niżej, załączymy i podamy troszeczkę więcej. Aha, no tak. Jak nie wbijemy bezpiecznika, to nie zobaczymy, co się dzieje. I sobie zjedziemy do zera. Tak, żebyście też widzieli. I tak. Mamy 0. 1, 2, 3, 4, 5. Troszeczkę za mało. 6, 7, 8, 9, 10. 10, a tu nam brakuje. Dobra, jedziemy wyżej. 11, 12, 13, 14, 15. Nie pasuje nam. Mamy 15 V, a tutaj mamy za mało. Więc możemy sobie zrobić korektę. I mamy 15 V. I teraz pojedziemy sobie w drugą stronę, bo będziemy w tym zakresie pracować między 15 a 10. Więc tak, jeszcze raz. 15, 14, 13, 13, nie przeskoczyłem, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Widać, że już ucieka, ale to nam nie przeszkadza, bo my będziemy pracować między 10, gdzie jest igła, 11, 12, 13.
13, 14, 15. Dlatego bardzo lubię te analogowe mierniki, ponieważ możemy się wykalibrować do poziomu, do którego chcemy, w którym chcemy pracować. Jak widać, wskazówka nie jest teraz idealnie na zerze, jest troszeczkę ponad zerem, bo tyle wykonaliśmy kalibracji. I jednocześnie sobie zrobiliśmy w ten sposób, że wszystkie straty napięcia na układzie są wzięte pod uwagę w trakcie pokazywania miernika. Teraz jeszcze jedna rzecz. Będziemy mieli to na 12 V i potrzebujemy to jakoś zabezpieczyć też. Więc obstawiam, że tą zasłonkę, co użyjemy, to jest do samca, a ta jest do samicy. Więc ta też będzie dobra, ewentualnie. Fajnie trzyma. Czyli na razie sobie użyjemy tą. Tą się zakłada po prostu na przewód. Tu tak. Troszeczkę mam dużo termokurczki, więc tutaj ma ciężko z przejściem. Czyli mogę od razu założyć tutaj, gdzie jest. Gdzie jest to zalutowane. Zaraz tu. I mamy w ten sposób. I mamy zabezpieczenie, że jak będziemy mieli już tutaj podłączone akumulatory, które zaraz podłączymy. Podłączymy sobie na początek tego. I zaczniemy sobie tak. Plus. Pierwszy plus, pierwszy minus i co się stanie? Bezpiecznika nie wywaliło i widzimy, że mamy takie niecałe 13 voltów. I mamy jedynkę podłączoną. Na razie sobie damy tak. Drugi akumulator. No, składamy sobie. To później sobie ustawimy jakoś. Na razie jak to tak jest, to jest. Damy sobie minus. Jest ok. Nic nie spadło. I teraz tego pana 12 amperogodzin i zobaczymy przed podłączeniem, ile on ma napięcia. Sobie też zapiszemy jego rozruch, kiedy będzie miał miejsce. Może inaczej. Wszystkie trzy sobie zobaczymy. Dobra, to na razie wyłączmy. Wszystkie trzy sobie zrobimy pomiary rezystancji wewnętrznej i napięcia. Zobaczymy za około rok, albo jak będzie okazja, jakie będą wyniki. Zaczynamy pomiar. Zaczynamy sobie od tego pacjenta, co miał napisane start 2021. I tak. Jeden terminal, drugi. I mamy 20, raczej 38 miliohmów i 12,914. 38, 34. I piszemy. 38, 34 miliohma. Mamy dzisiaj 24.03.2024. OK, jeden pacjent zbadany i to było 12, jeszcze raz tylko sobie zobaczę, może napięcie ma znaczenie w tym pomiarze, 12,91 i tu
tu jeszcze napiszemy 12,91 V. Ok, jeden zbadany. Teraz lecimy kolejny. Dwadzieścia 9,78. 29,78. 29,78 miliohma. I to jest 12,12. Jeszcze raz, żeby było tak samo. Kabelek trochę przeszkadza. 29,82. Minimalnie się różni pomiar. 12,88. 12,88 V. Tak samo 24.03.2024. To mamy drugiego pacjenta zbadanego. Teraz sobie zbadamy trzeciego pacjenta, który jeszcze nigdy nie pracował. I mamy 18,91. 18,91 miliohma przy napięciu 12. Mam nadzieję, że będzie widać. Jeszcze raz. V. Akurat chyba ta wtyczka przeszkadza. Jeszcze raz. 12,67 V. Pierwszy pomiar wyszedł wyższy, dużo wyższy, choć w sumie nie aż tak. I mamy dzisiaj tak samo 24.03.2024. To co? Ja biorę się za podłączanie tego i za jakiś czas widzimy się w akumulatorowni, żeby to wszystko połączyć do istniejącego już UPS-a. Jedynie podładuję sobie to, później wszystko. Mam wyjście, podładuję sobie je, żeby mniej więcej miały 13 V. Tym bardziej ten musi się troszeczkę podładować, żeby w momencie, jak będę dołączał, tutaj mówiłem, będzie 26, jak się nie mylę, 26 amperogodzin, to jak to 26 podłączę pod istniejące 9, żeby nie uszkodzić UPS-a, żeby napięcia były jak najbardziej wyrównane, nie może być, że jest za bardzo naładowane albo za nisko, bo możemy uszkodzić UPS-a, więc to muszę podładować i będziemy to podłączać za niedługo pod UPS-a. Będę ładował prawdopodobnie sobie tym laboratoryjnym, albo sobie to podłączę pod ładowarkę modelarską. Więc w tym momencie dziękuję za całą serię, bo w jednym odcinku na pewno się nie zmieszczę, więc dziękuję serdecznie za obejrzenie, może komuś się przyda. Niech wyślę komuś. A ja jeszcze raz dziękuję i życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć.